dniu dzisiejszym strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sokółce realizowali blok tematyczny na temat ratownictwa lodowego. W tym celu udaliśmy się na Zalew w Sokółce, gdzie wycięliśmy przerębel i pozorowaliśmy różne akcje ratownicze. Skupiliśmy się na tym, aby przeprowadzić ewakuację poszkodowanych, pod którymi złamał się lód, wykorzystując do tego celu m.in. sanie lodowe, rzutkę ratowniczą, koło ratunkowe, drabiny nasadkowe. I w ten sposób ćwiczyliśmy różne elementy naszych zadań, które są przewidziane, zwłaszcza w okresie zimowym, do realizacji przez Państwową Straż Pożarną podczas działań na zamarzniętych akwenach. I chciałbym podkreślić, że te ćwiczenia są dla nas bardzo ważne, gdyż właśnie w okresie zimowym możemy spotkać się z różnymi zagrożeniami związanymi z przebywaniem ludzi właśnie na zamarzniętych akwenach.